Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus udał się na drugi brzeg jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiackiego. Szedł za nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: gdzie kupimy chleba, aby oni się najedli? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić. Odpowiedział mu Filip: za 200 denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł choć trochę otrzymać. Jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego: jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu? Jezus zaś rzekł: każcie ludziom usiąść, a w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do 5000. Jezus więc wziął chleb i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułamki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułamki z 5 chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających napełnili 12 koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.